Epoka kolei parowej gasła powoli wraz z nadejściem XX wieku. Po wybuchu I wojny światowej zachowała się tylko jedna szwajcarska linia kolejki parowej, która kursuje do dzisiaj. Nasza podróż w romantyczny wiek kolei parowej rozpoczyna się w Brienz i prowadzi na szczyt góry Brienz-Rotorn. Brienz jest centrum szwajcarskiego rzemiosła, czyli sztuki rzeźbienia w drewnie. Jadąc na wznoszący się na wysokość 2256 metrów nad poziom morza szczyt Rotorn, będziemy mijać hale i szałasy alpejskie. Następnie zapoznamy się z japońską bliźniaczą kolejką Origawa Railway. Przyłącz się do nas i daj się namówić na przejażdżkę stuletnią kolejką Brienz-Rotornbahn. Przekonasz się sam, jak sprawnie działa szwajcarska komunikacja. Proszę wsiadać, zaraz ruszamy. Światowej sławy kolei Brienz-Rotornbahn, zwana w skrócie BRB, jest ostatnią szwajcarską regularnie kursującą kolejką parową. Wyrusza ona z miasta Brienz. Dziwnie wyglądające małe lokomotywy zostały specjalnie tak zaprojektowane, aby mogły kursować po bardzo stromych zboczach Rotorn. Widok roztaczający się z wysokości ponad 2000 metrów jest jednym z najwspanialszych w całej Szwajcarii. Małe miasteczko Brienz jest malowniczo położone na brzegu jeziora Brienz Sea. Pierwszy hotel został wybudowany w Alpach w 1838 roku. Rok później pomiędzy Interlaken a Brienz zaczęły kursować pierwsze parowce, dzięki którym ożywił się ruch turystyczny w tym regionie. Dzisiaj kolej BRB odgrywa ważną rolę w tutejszej turystyce. Zwiedzający mogą podziwiać dobrze zachowane stare miasto. Małe, przytulone do siebie drewniane domki stojące wzdłuż stromych i wąskich uliczek. Miasto zbudowane jest na średniowiecznym osuwisku. Jedną z głównych turystycznych atrakcji jest sztuka artystycznego rzeźbienia w drewnie. Brienz jest centrum szwajcarskiego przemysłu rzeźbiarskiego. Do Brienz można dotrzeć różnymi drogami, na przykład drogą wodną. Parowce mozolnie płyną po lodowatych wodach jeziora, łącząc Interlaken z Brienz i przewożąc liczne rzesze turystów. Przejeżdżając przez Brienz, kolejka The Brunig Railway łączy Interlaken z Lucerną w centralnej Szwajcarii. Trasa kolejki wiedzie przez słynną przełęcz Brunig. Jest to jedna z najciekawszych tras naszej kolejowej wędrówki. Szwajcaria chlubi się bardzo dobrym systemem komunikacyjnym, w którym wykorzystywane są różne środki transportu i który odznacza się niezwykłą wręcz punktualnością. Pasażerowie przybywający z Lucerny czy Interlaken mogą natychmiast przesiąść się albo na kolejkę BRB, albo na jeden z wielu parowców w celu kontynuowania podróży. Mała stacja kolejki BRB znajduje się naprzeciwko stacji kolejki Brunig Railway i przystani statków. Nasza kolejowa przygoda rozpoczyna się na dolnej stacji kolejki BRB. Małe, ale o dużej mocy lokomotywy wypychają jasno-czerwone wagoniki do odległej około 8 km stacji szczytowej. Każda część skomplikowanego mechanizmu lokomotyw jest wyczyszczona i wypolerowana. Kotły skierowane są ostro ku dołowi i przedniej części w celu zabezpieczenia nieustannego dopływu wody do górnej części skrzyni paleniskowej, podczas gdy lokomotywa pokonuje strome zbocza. Pochyłość zbocza sięga niekiedy 25%. Kompania BRB Railway posiada 7 starych parowych lokomotyw, które wciąż są w użyciu. Pierwszych 5 zostało zbudowanych w 1891 i 1892 roku. Dwie następne w 1933 i 1936 roku. Wszystkie powstały w szwajcarskiej fabryce lokomotyw i maszyn. Jest to kolej wąskotorowa, co umożliwia łatwiejszą konstrukcję mostów i tuneli. Mechanizm zębatkowy i środkowa szyna współpracują ze sobą, umożliwiając lokomotywie pokonanie stromych zboczy.
Konstrukcja linii kolejowej na szczyt poszarpanych Roton Alps była nie lada wyczynem inżynierskim pod koniec XIX stulecia. Otwarcie w 1871 roku kolei Rigi-Bahn Railway udowodniło, że parowe lokomotywy wyposażone w zębatki potrafią pokonać szwajcarskie Alpy. Sukces spowodował boom budowlany. Wkrótce zbudowano linie na Pilatus, Bargenstock i Monte Generoso. Budowa Roton Railway była nadzorowana przez niemieckiego inżyniera Aleksandra Lindera. Rok rozpoczęcia 1890. Szacowany koszt 2 miliony franków szwajcarskich. 8-kilometrowa trasa prowadziła z Bruins na szczyt Roton, wznoszący się na wysokość 2243 metrów nad poziom morza, ze stacją pośrednią w Planalp na wysokości 1340 metrów. Na trasie zostało wykutych 8 tuneli. W tym czasie kolejka na Roton była najwyżej dojeżdżającą i pokonującą najbardziej strome wzniesienia kolejką w Szwajcarii. Dzisiaj, tak jak i przed laty, turyści mogą zachwycać się wspaniałymi widokami roztaczającymi się ze szczytu Roton. Ani wojna, ani lawina lub brak dostaw prądu nie mogą zaszkodzić starej, poczciwej kolei parowej. Budowa Roton Railway postępowała szybko i pod koniec lata 1891 roku pierwszą lokomotywą parową wytransportowano materiały budowlane do stacji pośredniej w Planalp. Niecały rok później linia została oficjalnie otwarta i wróżono jej duży sukces. Niestety na skutek intensywnego współzawodnictwa pomiędzy kompaniami kolejowymi linia zaczęła podupadać. Tylko wybuch I wojny światowej w 1914 roku przeszkodził w zamknięciu trasy kolejki. Pod koniec wojny nowa kompania przejęła podupadłą linię. Od tej pory kolej ta nosi nazwę Bruins Roton Bahn, czyli w skrócie BRB. Po 16 latach, podczas których kolej właściwie nie działała, lokomotywy wymagały dokładnego przeglądu. Przeprowadzono go w warsztatach BRB. Z biegiem lat coraz trudniej jest znaleźć części zamienne do tych pięknych, starych lokomotyw. Toteż inżynierowie BRB muszą sami je wytwarzać. W czasie, gdy kolejka nie działała, pozostałe linie w Szwajcarii zostały zelektryfikowane. Po jej powtórnym otwarciu okazało się, że jest jedyną działającą koleją parową w kraju. Z roku na rok wzrasta popularność tej małej górskiej kolejki. Dzisiaj dzięki ogromnemu wysiłkowi ludzi, którzy chcieli ją ocalić, ponad 2000 osób dziennie podróżuje romantycznymi wagonikami z lat 1890. W 1942 roku lawina uszkodziła 46-metrowej długości żelazny most na trasie BRB. W tym wojennym czasie stal nie była dostępna, tak więc odbudowano most, wykorzystując drewno. W zimie most został rozebrany, a na wiosnę ponownie zbudowany, jednak po 20 latach został ostatecznie rozebrany, a trasa kolejki zmieniona. Teraz przebiega ona szerokim łukiem obok przełęczy górskiej. Pomimo dokonanych zmian, trasa wciąż narażona jest na działanie surowych zim. Wiele czasu musi niekiedy upłynąć, zanim końcowy odcinek linii tuż przed szczytem zostanie uwolniony od śniegu. Ponadto do momentu, kiedy nie znikną ostatnie pokłady śniegu, istnieje niebezpieczeństwo lawin. W początkowych latach po uruchomieniu kolejki 70 mężczyzn odśnieżało trasę, aby umożliwić przejazd pierwszej lokomotywy. Dzisiaj w miejscach szczególnie zagrożonych lawiną buduje się specjalne osłony i konstrukcje zabezpieczające. Lokomotywy są przygotowane do rozruchu w taki sam sposób, w jaki robiono to 100 lat temu, w latach 1890. O 6:30 rano pierwszy palacz zaczyna rąbać drewno i przygotowywać kotły w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia pary wodnej poruszającego lokomotywę.
Wagony pasażerskie są wytaczane z wozowni. Po mniej więcej 2 godzinach pociąg składający się z 2 wagonów jest gotowy do drogi. Drogę na szczyt Rotorn i z powrotem z krótkim postojem w Planalp kolejka pokonuje w 2 godziny 15 minut przy zachowaniu stałej szybkości 8 km na godzinę, nawet na stromych zboczach. Wszyscy proszeni są o zajęcie miejsc w kolorowych wagonach. Konduktor daje sygnał do odjazdu. Rozpoczyna się nasza romantyczna podróż. W chmurach dymu i pary, świszcząc i dysząc, potężna lokomotywa Bryant Rotorn Bahn wspina się po górskich zboczach. Pociąg jakby atakował górę, nic sobie nie robiąc ze swego podeszłego wieku. Po opuszczeniu stacji wagoniki pchane przez lokomotywę przejeżdżają przez łąki, na których rolnicy suszą siano. Dalej mijamy farmy i szałasy. Oddalamy się od spowitego poranną mgiełką jeziora i wjeżdżamy w ożywszy cień lasu porastającego niższe partie zboczy górskich. Ta część Rotorn nazywana jest Bruinzer Grat. Będziemy kontynuować naszą alpejską wędrówkę. Wkrótce dowiemy się czegoś o japońskiej kolejce parowej. Jesteśmy z powrotem w kolejce Bruinzer Rotorn Bahn. Jedziemy na wysokość około 2340 metrów nad poziom morza na szczyt Rotorn, często nazywany Bruinzer Rotorn. Znajduje się on na północnym koniuszku Alp Berneńskich, zwanym Oberland. W innych odcinkach naszego programu wędrujemy również po górach tego potężnego łańcucha górskiego. W tunelach wykutych w twardej skale znajdują się olbrzymie okna. Przez ułamek sekundy oferują one pasażerom przelotny widok odległej doliny, granatowej tafli jeziora i daleko w dole miasteczka Bruins. Mozolna wspinaczka odbywa się w rytmie pracy lokomotyw. Podczas gdy pociąg mija farmę, łatwo zrozumieć, dlaczego pasażerowie są coraz bardziej zachwyceni. Każdy zakręt oferuje nowe, wspaniałe widoki. Kolejka Bruinzer Rotorn Bahn wyjeżdża właśnie na wierzchołek wzgórza, kończąc tym samym pierwszy odcinek wspinaczki. Po dotarciu na wysokość 1340 metrów nad poziomem morza, pociąg skręca w ukrytą pośród gór dolinę i wjeżdża na stację pośrednią Planalp. Tutaj uzupełniana jest woda w zbiornikach i lokomotywy przygotowywane są do ostatecznego szturmu na szczyt. Czyszczenie, polerowanie, oliwienie. Wszystkie te czynności są częścią starego rytuału związanego z utrzymaniem lokomotyw w idealnym stanie technicznym. Pasażerowie zapraszani są w tym czasie do kawiarni. Przystają, aby porozmawiać z obsługą kolejki, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, zrobić zdjęcia w pociągu w malowniczej scenerii.
BRB jest znana na całym świecie. W 1977 roku postanowiono zbudować jej bliźniaczą linię w Japonii. Tak powstała Origawa Railway, kolejka, o którą Japończycy troszczą się z taką samą troską jak Szwajcarzy o BRB. Ze względu na duży ruch pasażerski, japońska linia jest obsługiwana przez lokomotywy z silnikami dieslowskimi. Paleniska, napełnione, ciśnienie pary wodne i odpowiednio wysokie. Pasażerowie z powrotem w wagonikach. Rozpoczyna się ostatni etap wspinaczki. Po wyjechaniu ze stacji Planalp zębatka zaczyna natychmiast działać. Lokomotywa mozolnie pnie się do góry do szczytowej stacji zwanej Kulm. Wciąż jest jeszcze do pokonania ponad 2000 metrów w pionie. Skały nie są tutaj niczym porośnięte. Kolejka mija stada krów, następnie przejeżdża pod postrzępionymi skałami. Jest to wschodnia ściana góry. Nachylenie zboczy wzrasta, sunący po woli do góry pociąg stanowi zdumiewający widok. Tutaj w Alpach sceneria zmienia się bardzo szybko, od zielonych zboczy do gołych skał w wyższych partiach. Śnieg zalega na tych wysokościach nawet do końca lipca. Pozostańcie z nami, aż dotrzemy na wspaniały szczyt Rotor. Kolejka Brienz-Rotornbahn zbliża się do szczytu Rotorn. Gdy spojrzymy w dół, z łatwością dostrzeżemy jej krętą drogę po stromych zboczach gór okalających dolinę Oberstamfalap. Stacja szczytowa jest na wysokości 2243 metrów nad poziomem morza w osłoniętej niszy pod skalną ścianą. Tutaj pasażerowie wysiadają z kolejki i spacerkiem mogą dojść na pobliski szczyt Kulm. Ze ścieżki widać kolejkę linową schodzącą do miasta Sorenberg. Jej duże gondole mieszczą do 40 pasażerów, ale nawet kolej linowa nie może równać się z romantyczną podróżą kolejką wąskotorową BRB. Dla panoramicznego widoku roztaczającego się ze szczytu Rotorn warto podjąć mozolną wspinaczkę. Widoczne na południu jakby namalowane łaty śniegu w wysokich Alpach Berneńskich przyzywają turystów i alpinistów. W dole prawie niewidoczne z powodu porannej mgły błyszczą wody jeziora Brienzsee. W kierunku północnym wśród strzelistych szczytów widoczna jest przełęcz Brüning. Można do niej dotrzeć kolejką Brüning Railway. Kolejki BRB wciąż przyjeżdżają i odjeżdżają ze szczytowej stacji. Turyści podziwiają zarówno widok roztaczający się ze szczytu, jak i załogę kolejki wykonującą rytualne czynności czyszczenia, polerowania i oliwienia lokomotyw. Uśmiechnięte twarze i zainteresowanie pasażerów są wystarczającym podziękowaniem dla załogi za ich wysiłek i pracę wykonaną w warsztatach podczas długich zimowych miesięcy. Nasza przygoda kolejowa jest możliwa dzięki niezwykłemu wyczynowi inżynierskiemu, który został zapoczątkowany pod koniec XIX wieku. Na podróżnych zafascynowanych starymi pociągami parowymi czekają w Alpach Szwajcarskich nie lada emocje. Mamy nadzieję, że kolejka BRB długo jeszcze będzie wywozić nas na wysokie szczyty. Kolejka Brienz-Rotornbahn wraz ze swoimi stuletnimi lokomotywami jest przypomnieniem romantycznej ery pociągów parowych. Dzisiaj nie produkuje się już niestety takich lokomotyw. Mamy nadzieję, że podobała się Państwu podróż. Bernie Koppel zaprasza do dalszej wspólnej kolejowej wędrówki po Europie.